Dzień dobry moi drodzy, bonjour! Krzysiek z tej strony na kanale Lazurower. Dzisiaj w wydaniu rowerowo-turystyczno-pieszym. Pozwolicie, że nie będę ściągał kasku do każdego wejścia. Wiadomo już, że jestem rowerzystą, ale dzielę się z Wami informacjami przydatnymi także turystom tak zwanym normalnym. Normalnym tego słowa znaczeniu, bardzo pozytywnym. Tym, którzy nie tylko rowerem zwiedzają lazurowe wybrzeże. Mam nadzieję, że w tym nagraniu nie przeszkodzi nam wiaterek, który przynosi delikatną zmianę pogody niestety przy majówce, ale nie o tym ten odcinek. Słuchajcie, znajduję się w Monako w niedzielę 21 kwietnia, przepraszam bardzo. Dzisiaj tematy odcinka są trzy, mianowicie pierwszy, który będzie wynikał, będzie taki w tle, będzie się pojawiał, ale potwierdza się już teraz, mam nadzieję, to znaczy potwierdzenie tego, że ja zawsze doradzam zwiedzanie Monako w weekendy, ponieważ jest jednak dużo, dużo ciszej, natężenie ruchu jest dużo mniejsze, głównie takie turystyczne, nie ma ruchu pracowego, nie ma ruchu budowlanego, nie ma ruchu ogrodniczego, remontowego, dostawczego itd., itd. Natomiast związany jest z tym drugi temat tego odcinka, o którym dowiedziałem się z lazurowego przewodnika, od lazurowego przewodnika, od Tomka, którego serdecznie pozdrawiam i polecam, jeżeli chodzi o poznawanie, eksplorowanie lazurowego wybrzeża. Otóż związana z tym, że natężeniem ruchu, mam nadzieję malejącym dzięki temu nowemu obiektowi, czyli parkingowi, nowy parking, parking de Saline, prawie zapomniałem nazwę, bo jeszcze się nie nauczyłem tej nowej nazwy, został właśnie otwarty kilka dni temu. Taki ruch to może być w niedzielę. Dobra, mojej paszczy starczy na razie. Został otwarty kilka dni temu na północnym wjeździe do Monako. Zobaczcie, to jest wjazd, ten drugi z możliwych wjazdów samochodowych. Pierwszy dolny, klasyczny od strony morza jest widoczny tam, o tam, o tam. Natomiast ten górny wjazd przy ogrodzie w ogóle egzotycznym, którego nie miałem niestety okazji jeszcze eksplorować, a podobno jest super. Zaraz spojrzymy przez okienko, kratę do jego wnętrza. Niestety jest w tym roku w remoncie i nie za bardzo wiadomo, kiedy ów remont się zakończy. Natomiast stąd w ogóle jest bardzo ładny widok. Widać stadion Ludwika II, widać namiot cyrkowy monakijski. No i oczywiście budowy i jeszcze raz budowa, to jest dzielnica Fontevieille. Słuchajcie, ten wjazd nie dość, że oferuje możliwość zahaczenia o ogród egzotyczny. Mam nadzieję, że możliwość ta zostanie niedługo wznowiona. To oferuje też dojazd do nowego parkingu, a nie powiedziałem oczywiście, bo jestem zakręcony, że będziemy też poruszać troszkę tematykę formuły pierwszej, co jest oczywiście najważniejsze i bardzo zbliżające się, bo poza samym Grand Prix F1, tym właściwym pod koniec maja, jeszcze po drodze będą dwa inne wydarzenia, także tor już jest praktycznie gotowy, cała wystawka jest gotowa i sobie chwilkę o tym wszystkim porozmawiamy. Patrzcie, to jest możliwość spojrzenia przez ogrodzenie do ogrodu, patrzcie, botanicznego, egzotycznego, przepraszam bardzo, egzotyczny, botaniczny, niestety zamknięty, także zwiedzanko całe jeszcze przede mną i przed Wami też, ops, chowamy się, natomiast na początku nie mogłem znaleźć tego nowego parkingu, ale tak właśnie trochę dzięki informacjom od Tomka, a trochę tego, co wyczytałem w internecie. Jest tu parking, słuchajcie, nowy parking, 8 lat trwała budowa. No co mi tutaj psuje koncepcji, miało być mało ruchu, no. Aż. Zawsze to prawo przyciągania obiektywu działa. Nawet sygnalizacja świetna tu się pojawiła, żeby umożliwić wyjazd autobusom z tego parkingu, ponieważ... O, dzień dobry, ładny rower. Ponieważ ten parking 8 lat powstawał, ma 1790 miejsc dla samochodów osobowych, ma miejsca dla autokarów, ma 100 ponad miejsc dla motocykli, ma ładowarki do samochodów elektrycznych, mnóstwo super rozwiązań, 15 pięter, dostęp bezpośrednio z parkingu do poszczególnych innych części Monako, ale przede wszystkim jest tani, bo kosztuje 11 euro za cały dzień parkowania i a 55 euro za miesiąc, ale to pewnie jest jakaś restrykcja dla mieszkańców tudzież pracowników, to jeszcze się okaże w tak zwanym praniu, natomiast ten parking warto mieć na uwadze, bo on między innymi będzie służył temu, żeby zmniejszyć owo natężenie ruchu w Monako w tygodniu, ponieważ w tygodniu od poniedziałku do piątku
pewnie też w weekendy, ale może w mniejszej częstotliwości, będzie możliwość w cenie biletu parkingowego podjechania sobie komunikacją miejską autobusami kursującymi co 5 minut od 7 do 19, bodajże, tak zapamiętałem, do najważniejszych atrakcji Monako, do kasyna, do zameczku księcia, do pałacu księcia i w inne atrakcyjne miejsca, także korzystanie z samochodu będzie nie aż tak niezbędne, co mam nadzieję wpłynie na natężenie ruchu, a tym samym hałas w Monako, żeby się Wam wszystkim lepiej zwiedzało. Dobrze, to mamy chyba dwa tematy załatwione, a teraz sobie jedziemy zobaczyć, jak wyglądają przygotowania do F1. 5:30 już jest, dobra, żeby ten film nie trwał jakoś godzinami. Pozdrawiam Was z podogrodu egzotycznego i z nowego parkingu, parking Dessalines. Jedziemy na dół zobaczyć, jak się miewa F1 i towarzyszące imprezy. No dobrze, ja już w ogóle podobne wideo nagrywałem w zeszłym roku, tylko nie pamiętam, w jakiej porze to było. Czy to nie było przypadkiem w marcu i wtedy miałem jakoś chyba mniej energii, jakoś miałem taki słabszy dzień. Nagrałem to wideo trochę na siłę, poza tym nowi widzowie nie oglądają starych wideo. Patrzcie, jesteśmy na tak zwanej prostej startowej, czyli na głównej ulicy Monako, skąd właściwie będą wszystkie bolidy sobie startowały. Już są wymalowane te, nie wiem jak to nazwać, łuzy, nie łuzy, te takie miejsca, to jest ósemeczka, tam jest, o widać w oddali linię startu, a tutaj widać tą trybunę taką dekoracyjną, gdzie odbędzie się wręczenie nagrody. Czyli nowy asfalcik też już jest, widać to wyraźnie, gdzie on się zaczyna, a gdzie kończy. Patrzcie, że tutaj wszystkie już barierki są normalnie, ta budowa tych wszystkich, tej infrastruktury rozpoczyna się już w marcu. Jest to ogromne przedsięwzięcie dla miasta, ponieważ jak już pewnie wiecie, no tor nie jest jakimś osobnym torem, tylko normalnie wszystko przez miasto się odbywa. Też wiem między innymi, że gdyby teraz zdecydowano o przyznaniu Monako wyścigu Formuły 1, to oczywiście nie otrzymałoby tego wyścigu z powodów niespełnienia wymogów bezpieczeństwa tego toru, ale zgodnie z tradycjami jest to wszystko utrzymywane. Natomiast wokół samego wyścigu jest mnóstwo kontrowersji. Postaram się to Wam streścić. Pojedziemy sobie może pod kasyno, żeby zobaczyć. Pod kasyno sobie pojedziemy i pojedziemy sobie też do portu, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało od tej takiej bardziej widocznej strony. Czekaj, to chyba komuś przeszkadzam? Przeszkadzam, dobrze. No i w ogóle opowiem Wam jeszcze w 5 słowach historię tego wyścigu i kontrowersji wokół niego i powiem Wam jeszcze, jakie tutaj dwie kolejne imprezy jeszcze przed finałowym Grand Prix, które przypomnę, odbywa się w ostatni weekend maja, zaraz po festiwalu filmowym w Cannes i jest takim symbolicznym początkiem sezonu wysokiego na Lazurowym Wybrzeżu, ale jeszcze po drodze będą dwie imprezy, dlatego między innymi ta cała infrastruktura musi być gotowa dużo, dużo wcześniej. Tak jak właśnie już teraz jest gotowa, praktycznie niewiele zostało, jest cisza, spokój. No i zobaczcie, to jest właśnie weekend w Monako, jest cisza, spokój, nikt nie buduje, mało jeździ samochodu. Zobaczcie, jest kwiecień, autobusy. A kto był w Monako w tygodniu, ten wie, że ta ulica wygląda i brzmi zupełnie, zupełnie inaczej. A tego typu autek to ja tutaj widuję bardzo, bardzo dużo. Krzepiący widok, że dalej są one utrzymywane na chodzie. Jedziemy do kasyna. Jeszcze zanim się pod kasyno udamy, to jedno wejście. Zobaczcie, tutaj tuż obok tej dekoracyjnej trybuny. Trybuny? Sceny. Cały czas mi brakuje słowa na to miejsce. Zobaczcie, jest Muzeum Formuły Pierwszej. Automobil Klub Monako. Siedziba właściwie klubu Automobil Klub Monako ACM. Zobaczcie, zawsze zwiedzając Monako poza sezonem przygotowań do Formuły Pierwszej, zwróćcie uwagę na to, że wszystkie takie miejsca, gdzie potem są wstawiane te bandy, są już na stałe wyznaczone na całym Monako i wzdłuż całego toru. Zobaczcie, nowy asfalt, stary asfalt. Są takie łuzy jakby, które mają służyć później, one są po prostu odkrywane i wklikiwane są poszczególne elementy tej całej infrastruktury. Natomiast chciałem Wam jeszcze powiedzieć przy okazji o tej formule E-Prix, czyli Monako E-Prix. I to jest już za tydzień, w najbliższą sobotę. I w ogóle o tym temacie może już teraz Wam
chwilkę powiem, przechadzając się. Słuchajcie, to jest w ogóle dosyć kontrowersyjny temat z tą Formułą 1 elektryczną, ale bardzo ciekawe rzeczy wyczytałem, że faktycznie no nie cieszy się to jakimś ogromnym zainteresowaniem, no bo wiadomo, że jest to taki trochę, no jak to się mówi, wykastrowany wyścig F1, no nie ma właściwie bardzo istotnego czynnika, czyli tego ryku silników, który no z roku na rok i tak jest pacyfikowany, bo często na Instagramie mi się pojawiają takie relacje, porównanie silnika V12, potem był V10, potem był V8, teraz jest V6. Wiadomo, że to wszystko jest wygłuszane, wyciszane, już mniej po prostu jest takie no, rzucające się w oczy, a dokładnie mówiąc w uszy. Natomiast też w kwestii tego wyścigu, no tutaj mnóstwo wątków, kurczę, nie wiem, czy ja się ze swoim gadostwem wyrobię, ale mam dla Was mnóstwo informacji. Oczywiście może nie słyszeliście, że troszkę nad tym wyścigiem głównym Formuły Pierwszej zawisły ostatnio czarne chmury, ponieważ się nie mogą, znaczy dogadali się właściwie teraz, książę Monako się dogadał z FIA, z tą federacją organizującą wyścig, natomiast Monako to było, w dużym skrócie było tak, że w 2022 roku skończyła im się licencja, którą mieli wykupioną bardzo dawno temu, w roku 50. I na obecnie niekonkurencyjnych już zasadach. No i została ta licencja w końcu przedłużona, natomiast mimo tego na przykład, że Monako płaci za swoją możliwość organizacji wyścigu Formuły 1 15 milionów euro, a na przykład Dubaj płaci ponad 50 milionów za jeden sezon, za organizację jednego wyścigu. Natomiast no też wyścig Formuły Pierwszej w Monako, mimo że klasyczny i historyczny i taki ikoniczny, no chce, znaczy są próby tak jakby zastąpienia go czymś atrakcyjniejszym sportowo i rywalizacyjnie, ponieważ właśnie między innymi słynie on z tego, że jest taki dosyć nudny sportowo i nie ma na przykład na tym wąskim torze, to jest jeden z jego szerszych odcinków, nie ma na wąskim torze możliwości wyprzedzania za bardzo. W ostatnich latach czytałem nawet o konkretnej ilości wyprzedzeń, no, że był wyścig, w którym było tylko jedno wyprzedzenie właściwie i to zawodnika z ostatniej na przedostatnią pozycję. Piękny okaz, piękna sztuka. Natomiast jest mało wyprzedzania. Także przeważnie zawodnik, który wystąpi jako pierwszy, wystartuje jako pierwszy w wyniku kwalifikacji, na które często są bardziej atrakcyjne niż sam wyścig, to ten wyścig wygrywa, ponieważ nie ma gdzie wyprzedzać. No i jest ta właśnie tania licencja, no i jest niemożność sprzedania większej ilości biletów, co powoduje, że nie da się na tym wyścigu coraz więcej zarobić. No i w związku z tym ta federacja obecna, będąca w rękach Amerykanów. Są i kolarze jeżdżący sobie po torze. Hello! Chcę zastąpić ten wyścig na przykład jakimiś wyścigami w Ameryce, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy też w Azji, gdzie można wybudować większe, bardziej zyskowne i atrakcyjniejsze tory. Natomiast dlaczego mówię o formule E-Prix, która jest teoretycznie mniej atrakcyjna, ale mówię o tym na przykład dlatego, że tor Formuły Pierwszej stał się mniej atrakcyjny do rywalizacji, ponieważ bolidy znacznie urosły. Te bolidy F1 tradycyjne były kiedyś 4,5-metrowe i wtedy faktycznie ten wyścig był bardziej urozmaicony. Natomiast obecnie mają one 5,5 metra, między innymi z powodu powiększenia baków związanego z zakazem tankowania podczas wyścigu. No i to wyprzedzanie, a tor się nie powiększył, nie zwiększył się, jego szerokość jest taka sama, dlatego, a na przykład formuły te elektryczne bolidy są mniejsze i okazuje się, że rywalizacja w tej e-formule jest po prostu ciekawsza, ponieważ jest więcej po prostu okazji do wyprzedzania, te bolidy są jakieś bardziej takie łatwiejsze w manewrowaniu, może są w pewnych momentach zwrotniejsze, tak potrafią wystrzeliwać tą swoją mocą, jak to elektryki, kto jechał elektrykiem, tym wie, że te jego osiągi są naprawdę fascynujące. I kurczę, zawsze człowiek z kamerą wzbudza zainteresowanie. Wszyscy się do mnie uśmiechają. No i tutaj powiem szczerze, że na taki wyścig, taki E-Prix bym się przeszedł. Co ciekawe, na niego można bilety dostać w miarę jeszcze, przynajmniej sprawdzałem dzisiaj, są. Natomiast jeszcze jest jedna impreza, o której Wam powiem
następnej okazji. Także ciekawa ciekawostka, że właściwie okazuje się, że ten postęp technologiczny tej formuły pierwszej i rozrost tych wszystkich maszyn spowodował jeszcze spadającą atrakcyjność sportową tego wyścigu, a okazuje się, że na formule elektrycznej, tak krytykowanej za swoje takie właśnie wykastrowanie z tych najważniejszych czynników towarzyszących takich dźwiękowo-zapachowych nawet, bo pewnie smród palonej gumy jest mniejszy na formule elektrycznej, okazuje się, że jest bardziej pasjonujący, jeżeli chodzi o rywalizację, bo tych okazji do wyprzedzania jest dużo, dużo więcej. Dobra, jedziemy pod kasyno zobaczyć, jak to wygląda wszystko. No i jesteśmy pod Casino de Monte Carlo, gdzie największe zainteresowanie wzbudza pewien pojazd. No niestety nie ten. Chociaż postawiłem się specjalnie obok, może ktoś zwrócił uwagę. Lamborghini, proszę bardzo, same surfiacze z Lamborghini. No, jest to osobna dyscyplina sportu. Robienie sobie zdjęć z samochodami. Ma to tutaj miejsce bardzo często i no ten okaz jest wyjątkowy, bo wyróżnia się przede wszystkim ładnym kolorem. Tutaj wyróżnia się przede wszystkim też trybuna, która jest uznawana przez wielu za jedną z najlepszych właśnie trybun do podziwiania F1, ponieważ tu jest taka jedna z kilku szykan efektownych. Oczywiście no Hotel de Paris i cały ten plac jest takim miejscem chyba po tym hairspinie Hermitage, który też Wam pokażę za chwilę. No jest takim miejscem najbardziej efektownym. Wiadomo, że tutaj wtedy noce kosztują jakieś astronomiczne sumy. Słuchajcie, powiedziałem chyba wszystko, znaczy nie powiedziałem wszystkiego o tym wyścigu. Powiedziałem bardzo dużo rzeczy, natomiast nie powiedziałem jeszcze o jednym, że jeszcze skoro mamy za tydzień, ostatni weekend, właściwie jedna, to jest też czynnik taki mówiący, przemawiający za tym, że ta formuła elektryczna jest fajna jednak, mimo że tam się z niej podśmiewują, że ona na przykład trwa tylko jeden dzień. Wszystkie sesje kwalifikacyjne, treningowe trwają jeden dzień. Jest to mniej uciążliwe dla mieszkańców pod względem organizacyjnym i wyłączenia miasta z użytkowania, ale także pod względem hałasu generowanego i spalin, i zapachów, i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie to, a może ta formuła elektryczna nie jest taka zła, jakby się wcześniej wydawało. Natomiast jest jeszcze trzecia impreza, powodująca między innymi konieczność zbudowania tego toru dużo wcześniej i ukończenia go już teraz, tej całej infrastruktury, ponieważ jest jeszcze coś takiego jak klasyczna wyścig, jak to się nazywało, Retro F1. Retro F1, czyli 10-12 maja tego roku jest taki wyścig starszych samochodów. Nie patrzyłem jeszcze dokładnie, które będą brały udział, ale też bilety na przykład są dostępne jeszcze na tą całą imprezę i można sobie zobaczyć też, jak to drzewie wyglądało tymi właściwie mniejszymi samochodami, którymi wyprzedzanie było bardziej wtedy możliwe, a te wielkie obecne bolidy, długie przede wszystkim, to wyprzedzanie uniemożliwiają. No dzisiaj pod kasynem na bogato. Dwa Ferrarki i Lamborghini, też dwa, bo ten jest jeden, a tam jest drugi. Tam też jest Lamborghini, czyli dzisiaj włoski dzień pod kasynem. Tak to przeważnie wygląda, także Monako żyje już tym F1, widać wyraźnie dużo więcej turystów. W przyszłym tygodniu, jak mówiłem, jest to EPRI, czyli Grand Prix Formuły Pierwszej. No i zobaczcie, w weekendy jest cisza, spokój, tych ludzi jest wcale nie za dużo. To jest to, co ja często powtarzałem, że dziwicie się często, że ja mówię, że w Monako warto zaglądać do Monako w weekendy. No zobaczcie, turyści nie są w stanie wygenerować tego hałasu, który normalnie generują właśnie budowlańcy, ogrodnicy i wszyscy inni dostawcy wszelkiej maści różnych materiałów potrzebnych wiosną, potrzebnych na początku sezonu, potrzebnych do otwarcia tego wszystkiego. Dobrze, przejedziemy sobie teraz na jeszcze pod Hermitage Hotel. Hotel Hermitage, to jest 2H, a H we francuskim jest nieme. Jak wiecie, tam jest taka najsłynniejsza właśnie szykana, taki hairspin właśnie, gdzie najlepiej się podziwia bolidy formuły pierwszej elektrycznej oraz retro formuły pierwszej. Ja sobie jeszcze w międzyczasie przypomnę, czegoś, co Wam nie powiedziałem na te wszystkie tematy. Na pewno pojawią się jakieś pytania pod filmem. Jedźmy sobie, to jest dosłownie kawałeczek stąd, bo cały tor jest dosyć krótki, pokonuje się go niecałe 80 razy i to w najbliższym czasie zmianie nie ulegnie.
No i widzicie, wygląda na to, że ja wam cały czas mówiłem głupoty na temat tego, że to jest hotel Hermitage, a to jest hotel Fairmont. Tak, to już z moją wiedzą jest, że... No ja tutaj nie ukrywam, że nie jestem jakimś ultrafanem Formuły 1 i staram się tutaj przekazać wam takim językiem po prostu typowego odbiorcy, czyli się pomyliłem. Chodzi o, oczywiście o zakręt Fairmont, czyli ten taki jeden z najbardziej, jeżeli chodzi o taką popularność na zdjęciach, telewizyjny. Tutaj faktycznie na tych tarasach hotelu Fairmont zawsze gromadzi się mnóstwo ludzi. Te miejsca i te pokoje są wtedy najdroższe, a na przykład jest też taki przepis nakazujący właścicielom wszystkich wynajmowanych w tych budynkach biur, z których widać troszeczkę toru Formuły 1, wyniesienie się na czas tego wyścigu łącznie z meblami i wtedy mogą sobie po prostu ci właściciele biur wynająć te swoje biura na to, żeby można było z nich popodziwiać właśnie wyścig F1. No, także tak wygląda oczywiście ten napis Hermitage, napis zakręt Hermitage, przepraszam bardzo, zakręciłem się, speszyłem się, no. Taki już jestem. Jest tutaj mocno wszystko ograniczone barierkami, siatkami. Też poruszanie się po Monako niestety w okresie przed wyścigiem i w jego najbliższej okolicy jest dosyć utrudnione, ponieważ niektóre ścieżki są pozagradzane. Nie wszystko jest dostępne, to co jest normalnie dostępne. Dlatego jeżeli na przykład macie możliwość wyboru sobie miesiąca zwiedzania, a nie interesuje was za bardzo klimat F1, to druga połowa roku jednak jest dużo, dużo lepsza na tego typu wycieczki, ponieważ no, wtedy jest już wszystko zwinięte. Też wiosną są, wiadomo, przygotowania innego rodzaju, wszystkie inne i zgiełk i cały hałas na rozrowym jest bardzo, bardzo duży. A tu jeszcze jedna mi się informacja przypomniała, którą wam miałem pokazać, przekazać, że ciekawostką jest taką, że na przykład w związku z tą ciasnotą toru F1, cały czas poruszaną tutaj w dyskusjach, dochodzi na przykład do przegrzewania się opon bolidów, ponieważ jadą one cały czas bardzo blisko siebie. No i temperatura ogólnie na całym torze jest dosyć wysoka, bo on jest po prostu w mieście. Patrzcie, jaki ładny okazał, przepiękny kolor. O, to jakiś klasynio już, no. Tu w ogóle na tym hairspinie Fairmont miał miejsce wypadek Citroena AMI, tego elektrycznego, takie przewrócenie się na bok. Dobrze, idziemy jeszcze sobie do portu zobaczyć. Tutaj za tym hairspinem jest oczywiście tunel, gdzie rozwijane są najwyższe prędkości. Widzimy się za chwilę jeszcze w jednej lokalizacji i na koniec podsumujemy sobie wszystko w porcie. A teraz dokonamy sobie małego zakrzywienia czasu przestrzeni, ponieważ są 2 dni po wcześniejszych i późniejszych moich wejściach, ponieważ nie nagrał mi się coś ten plik na kamerkę, a jest to bardzo ważne miejsce dla wszystkich fanów Formuły 1. Tuż za tym hairspinem przy hotelu Fairmont, jak pójdziecie sobie dalej trasą Formuły 1, teraz też będzie słychać między innymi, bo jest wtorek, jest środek tygodnia, słychać właśnie to, o czym mówiłem, że natężenie ruchu samochodowego, a tym samym dźwięku jest po prostu dużo, dużo większe. Otóż tuż za tą szykaną przy hotelu Fairmont, jak pójdziecie sobie dalej trasą Formuły 1, w stronę tunelu, tutaj w prawo się skręca w ten tunel, gdzie bolidy osiągają największą prędkość, prawie 300 km na godzinę, znajduje się taki posąg, rzeźba, nie wiem jak to nazwać, pomóżcie mi znaleźć słowo, odzwierciedlenie bolidu Formuły 1 z czasów, no wydaje mi się, mniej więcej Michaela Schumachera, teraz one wyglądają troszeczkę inaczej. Jest to taki model w skali 1:1, gdzie można idealnie przymierzyć się do tego bolidu właśnie i sprawdzić, czy nasze gabaryty, naszego ciała, waszego, mojego i naszego, nadają się do bycia kierowcą Formuły 1. Jest to jedno z 2 takich miejsc. Drugie pokazuję wam w dalszej części filmu. Natomiast to jest obowiązkowy punkt właśnie do sprawdzenia, do odwiedzenia dla wszystkich fanów Formuły 1. To delikatnie wydłuża wycieczkę po Monako, no ale czego się nie robi dla zasmakowania właśnie tego typu smaczków. Tutaj przecież większość turystów właśnie po to się udaje. Ja zaraz sprawdzę, czy nadaje się do tego zawodu. No już trochę może wiekowo za późno, natomiast jest tutaj super możliwość właśnie kierownicy jedynie. Nie ma, no wyjęto, żeby nikt nie odjechał. Natomiast zaraz sobie zobaczymy, jak to z tą moją przydatnością do F1. Zrobimy jakiś taki ruch.
tak sobie wskoczymy. Ja też jestem trochę inaczej ubrany, bo jest zimniej. W ogóle wczoraj na Razurowym był śnieg. Tak, był śnieg. Jak oglądacie mojego Instagrama, to widzieliście. No, więc tak, ja już wiem, że bioderka mam za szerokie. Zoperowane, mogli mi wstawić węższe. Mam za szerokie, miejsca na nogi jest bardzo mało. Miejsca na ramiona też jest bardzo mało. No, kierowcy F1 są bardzo drobnej sylwetki. Raczej mają tak po 1,70 m, z tego co wiem. Najlepiej, żeby mieli 1,70 m i byli naprawdę drobnej budowy, bo to jest po prostu wąsko. Mało miejsca na nogi. Widoczność jest bardzo dobra. No, oni oczywiście siedzą dużo niżej schowani, ale no, super miejsce, żeby sobie zrobić fajną fotkę, żeby sobie zrobić super pamiątkę właśnie ze zwiedzania tego toru Formuły 1 w Monako. A tymczasem zapraszam do dwóch kolejnych lokalizacji i będziemy kończyć to super nagranie. A tuż przed wjazdem do portu, jak Was zabiorę do portu, to jeszcze muszę Wam pokazać jedno miejsce, gdzie możecie się przymierzyć do bolidu Formuły 1. To jest już przy tej nawrotce na prostą startową. Jak sobie wyjeżdża się z portu, to jest taki drugi właściwie z pomników F1 poświęcony zwycięzcy Juan Manuel Fangio w Mercedesie Benz 22 maja 1955 roku. Jest tutaj uwieczniony i można też sobie do tego bolidu wsiadać, co też ochoczo czynią wszyscy odwiedzający. Super miejsce, żeby upewnić się, że na kierowcę Formuły 1 jesteście za masywni. Bo tak to się przeważnie kończy, te przymiarki. Dobrze, wjeżdżamy do portu i kończymy ten odcinek. No i zmierzamy do końca. To jest szykana przy porcie, czyli miejsce na przykład, gdzie rozmyślane są, rozważane są modyfikacje tego toru, bo też cały czas trwają dyskusje, jak ten tor zmodyfikować, gdzie zrobić więcej miejsca do wyprzedzania, jak uatrakcyjnić ten cały wyścig. No może to się wydarzy, w każdym razie jeszcze tegoroczna edycja i 2025 na pewno się odbędą. Natomiast co do kolejnych, czas pokaże. Na razie jest podpisane 3-letnie porozumienie. No, dużo wątków tutaj było, jeszcze takich na przykład wątków realizacyjno-telewizyjnych, że do tej pory wyłączność na realizację telewizyjną z tego wyścigu miała monakijska telewizja i podobno była to najgorsza realizacja telewizyjna ze wszystkich wyścigów Formuły 1 w całym kalendarzu, natomiast teraz został dopuszczony, został też operator po prostu FIA, czyli tej organizacji Formuły 1, dzięki czemu będzie to widowisko atrakcyjniejsze do oglądania także w telewizji, także mnóstwo wątków jest wokół Formuły 1. Miasto jest już całkowicie na nią gotowe, mocno przez to, tak jak mówiłem, może nie sparaliżowane, to złe słowo, ale dużo trzeba się liczyć z obchodzeniem różnych rzeczy, też dla osób takich o mniejszej kondycji, ewentualnie starszych, no te spacery będą utrudnione. To jest na przykład wystawa samochodów księcia, też polecam sobie na nią zajrzeć. Będzie to mocno utrudnione, ponieważ no, do przejścia są większe odległości, więcej jakichś różnych schodów. Czasami się okaże, że to, co wcześniej było otwarte, już otwarte nie jest i trzeba zmodyfikować te plany. Jest basen monakijski, także spory wpływ ma, jeżeli nie ogromny, całe wydarzenie w kalendarzu F1. No jest dla nich bardzo dochodowe. Bez niego trudno sobie wyobrazić właściwie funkcjonowanie Monako. Zapewne będzie się to odbywało w jakiejś może minimalnie zmienionej formie, natomiast wyścig nazywany przez niektórych, przez jednego z kierowców jazdą na rowerze po pokoju, czyli po prostu ciasnym, mało atrakcyjnym wydarzeniem, no jest na tyle ikoniczne w kalendarzu, że jednak pewnie zostanie utrzymane. A tak wygląda już ta strefa, gdzie poszczególne drużyny mają swoje boksy serwisowe i tutaj kolejna będzie szykana, już taka ostatnia przed tą prostą startową. Także mnóstwo historii do opowiedzenia. Będzie ta właśnie Formuła pierwsza w wydaniu elektrycznym, będzie klasyczna Formuła pierwsza, czyli trzy takie następujące po sobie w jednym miesiącu wydarzenia na przestrzeni miesiąca. Wielkie tradycje. To 1929 roku właściwie odbywa się ten wyścig, no pod kalendarzu oficjalnym od lat 50. w kalendarzu F1. Także mnóstwo historii, kawał wydarzeń, kawał naprawdę super historii, już to mówiłem. Dobrze. Także mam nadzieję, że nakreśliłem Wam trochę, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że ten nowy parking, który się tutaj otworzy,
a właściwie już się otworzył, umożliwi korzystanie z Monaco właśnie w takim bardziej przystępnym, takim weekendowym właśnie trybie, tak jak teraz. Zobaczcie, no jest w miarę cicho. Nie ma tego przede wszystkim tego tłuczenia, tego takiego hałasu, no bo ci, którzy byli na przykład ze mną ostatnio na wycieczkach w Monaco, w tygodniu były te wycieczki. Ostatnio na przykład miałem do czynienia z młodzieżą, która urodziła się w roku 2007. Jak byliśmy na tej takiej Alei Gwiazd Piłkarskich w Monaco, to chłopcy nie wiedzieli, kim jest Zbigniew Boniek. A to po prostu oznacza, że jestem stary. No. Jest już na tym świecie dużo Polaków, którzy nie wiedzą, kim jest Zbigniew Boniek. Taki to po prostu czas galopujący. Galopuje też czas, który nakazuje mi powoli zmierzać w stronę Nicei, a wam, którzy wytrwali w tym długim nagraniu, pewnie już ledwo starcza się na słuchanie mojej paploniny. Także słuchajcie, Monaco jest super. Bardzo docenia się je nie tylko w tym okresie przedwyścigowym, ale i powyścigowym. Bez względu na to, kiedy tu będziecie, zwróćcie uwagę na kunszt architektoniczny, na bardzo ładny wystrój, na fajny mariaż natury z tym, co stworzył człowiek. Odwiedźcie koniecznie Pałac Księcia. Kupcie sobie coś dobrego do jedzenia, pamiątkę, jakiś magnesik ewentualnie, czapkę napisem F1, możecie sobie kupić z AliExpress, będzie to samo. Dobra, tego już nie mówiłem. Dobra, słuchajcie, zapraszam Was na inne moje nagrania, zapraszam Was na wycieczki, zapraszam Was na moje konsultacje urlopowe i na wspólne spędzanie czasu na Lazurowym Wybrzeżu, ponieważ jest ono dla każdego, nie jest jakąś diamentową krainą. Do Monaco sobie każdy może przyjechać w dowolnej chwili, nie wydać tu fortuny, bo tu jest często taniej niż we Francji, a tym samym taniej niż w Polsce, co potwierdzają moi liczni goście, jak sobie idziemy na jakieś ciasteczko, kawę, kanapeczkę, tudzież inne smakołyki. Monaco nie jest takie straszne, jakie malują. Mam nadzieję, że dzięki moim nagraniom się o tym regularnie przekonujecie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. A bientôt, bisous, bisous, ciao, ciao.